Zna najmłodszych wykonawców. Chór dziecięcy przy MDK w Rumi tworzą uczniowie rumskich szkół. Szkół podstawowych numer 4, 6, 1 oraz podstawowej ekologicznej szkoły społecznej, szkoły podstawowej sióstr salezjanek. Dzieci zaśpiewają dwie pieśni: Uwierz Polsko oraz Biało-czerwone jest moje serce. Przywitajmy ich gromkimi brawami. To najmłodsi wokaliści dzisiaj. Pamięcią polega.
Chór dziecięcy MDK Rumunia. Nawet te cymbałki było pięknie słychać, proszę Państwa. Już nie mówię o trójkącie, który się też tam pięknie odzywał. Także na tym to polega. Jesteśmy bombardowani tymi bitami muzyki elektronicznej od rana do wieczora, a to jest coś najpiękniejszego, na co stać muzyków i nasze ludzkie ucho. Kochani Państwo, trzecia część naszego koncertu, jeszcze będzie czwarta, ale w trzeciej części usłyszymy, proszę Państwa, prawda jest taka, że od kilku lat z inspiracji dyrektora Miejskiego Domu Kultury pani Agnieszki Skawińskiej odbywa się konkurs pod tytułem Rumski Wokal. W tym roku zwycięzcy otrzymali możliwość występu solowego na uroczystym koncercie w ramach Narodowego Święta Niepodległości.
Tegoroczni laureaci to Winicjusz Linhares, Maja Budniewska oraz Aneta Tkacz. Każdy otrzymał za zadanie przygotowanie utworu z polskiej klasyki muzyki rozrywkowej. Przeciwności losu niestety uniemożliwiły Winicjuszowi wystąpić na dzisiejszym koncercie, który wylosował utwór z repertuaru Violetty Villas pod tytułem Do Ciebie Mamo. Dlatego w nagłym zastępstwie zaśpiewa dla Państwa Nadia Torbiak, uczennica czwartej klasy Szkoły Podstawowej nr 4 w Rumi. Niech nasze brawa będą naszym wsparciem dla niej. Zapraszamy serdecznie. Już jest w centrum. Thank you.
Bardzo pięknie. Nadia Murotna. Serce się łamie, jak się słyszy ten piękny utwór w tak pięknym wykonaniu. Kochani, Nadia Kordiak, uczennica Szkoły Podstawowej nr 4. Gratulujemy na militację. Wróżymy jej wielką karierę. I znowu pan Krzysiu przygotował. Gratulujemy, dziękujemy. Kolejny uczestnik albo uczestniczka właśnie tego romskiego wokalu. Będzie to Maja Budniewska, wylosowała utwór z repertuaru Ireny Santor, Powrócisz tu. Jest to piosenka z 1967 roku. Wtedy byliśmy piękni młodzi, dzisiaj tylko piękni. Oczywiście jest to piosenka z wielkim przesłaniem i tęsknotą za ojczyzną. Przed Państwem Orkiestra Symfoniczna Pomorska oraz Maja Budniewska i Krzysztof Brzozowski.
Maja Budniewska. Wojewódzki Sztur. Czyli można powiedzieć, jest poczniemy w nim dojdziemy. Dziękujemy bardzo Maji Budniewskiej, a przed nami ostatnia w tej grupie występujących, trzecia laureatka, Aneta Tkacz, wylosowała utwór Orła Cień zespołu Warius Max. Piosenka miała reprezentować Polskę na Eurowizji w 1996 roku w Oslo. Była kandydatką, ale myślę, że po dzisiejszym wykonaniu wróci jako kandydatka na kolejne Eurowizje. Szanowni Państwo, przed nami Aneta Tkacz, Wielka Orkiestra pod dyrekcją maestro Krzysztofa Grzegorzkiego. Thank you.